Oszukali mnie na Facebooku. To znaczy na facebookowym marketplace. Zdecydowałem się opowiedzieć swój przypadek ze względu na to, że odkąd ta sytuacja miała miejsce, słyszałem o tym samym schemacie działania oszustów już kilkakrotnie. Także jedziemy. No więc poszukiwałem części do drona, konkretnie płytki all-in-one do zbudowania drona FPV. Płytki, która obsługuje Kadaxa Vister i którą montuje się wzdłuż drona w ten sposób, a nie w stylu łupa, czyli po przekątnej. Nie miałem specjalnych wymagań co do producenta, co do modelu. Miałem określone parametry, które chciałem, żeby ta część spełniała. Może nie znam jakiejś części, może przegapiłem jakiś model na rynku. Takie ogłoszenie o poszukiwaniu części umieściłem na kilku grupach FPV. Dostałem kilka odpowiedzi, kilka komentarzy, mniej lub bardziej odpowiadających na moje pytanie. No i odezwał się on. Spoiler, on był oszustem. Nieważne imię, nieważne nazwisko, bo to samo można w Facebooku ustawić, co się chce przy zakładaniu konta. Zaczęliśmy rozmowę i zaoferował, że sprzeda mi All-in-One Zeusa 35A, czyli płytkę, która dokładnie odpowiada moim wymaganiom. Gość był definitywnie obcykany w temacie, dokładnie wiedział, czego potrzebuje, trafił z ofertą w 100%, cena za przedmiot ani dobra, ani zła, taka wartość z Chin plus 20 zł za fatygę. Tu nie chodziło o oszczędność, tu chodziło o to, że miał to od ręki, a ja chciałem to mieć na jutro, na pojutrze. No więc dogadaliśmy się na wysyłkę i na płatność z góry i tu zaczęły się schody. Sprzedawca, jak twierdził, niedawno wrócił z UK i nie ma konta w banku, więc chciały, żebym wysłał mu blika. Ja bardzo lubię blika, często z niego korzystam, więc nie widziałem w tym absolutnie nic podejrzanego. Jakby chciał przelew, ja pewnie sam i tak zaproponowałbym blika, no jest mi po prostu wygodniej. Ja wywiązałem się z umowy. Pieniądze wysłałem, on potwierdził, że je otrzymał oraz powiedział, że idzie w takim razie do paczkomatu nadać przesyłkę. Po 2 godzinach dostałem wiadomość, a wiesz, sorry, paczkomat przepełniony, spróbuję nadać w następnym, w ostateczności paczkę wyślę rano. Następnego dnia rano znów wiadomość, tak, już idę do paczkomatu, czekaj na maila z impostu, że przesyłka nadana. No i mamy 27 lutego, sytuacja miała miejsce w grudniu, mail nie dotarł, paczka też nie. To jest inny all-in-one, którego ostatecznie i tak nie użyłem. Ja wiem, być może chłop w drodze do paczkomatu wpadł pod autobus i zginął, a jego rodzina, zdruzgotana jego nagłą śmiercią, po prostu usnęła konto z Facebooka. Ale powiedzmy sobie szczerze, to raczej nie miało miejsca. Dałem się oszukać jak dzieciak. Oszustwo jak oszustwo. Trzeba zgłosić na policję i czekać. Pewnie go nie znajdą, ale może jakiś młodszy aspirant znajdzie ten wspólny element w 30-40 oszustwach w całym kraju i połączy to w jedną sprawę. Będzie chciał się wykazać i gościa złapią. Za rok, za 2, za 5, ale złapią. Albo umorzą. Nie wiadomo. Takich oszustw na wszystkich grupach facebookowych, na których się udzielam, jest ostatnio wiele i to, co zauważyłem, mają wiele wspólnych cech. Po pierwsze, sprzedający to praktycznie w 100% świeże konta. Konta, na których są 3-4 losowe zdjęcia, tu motocykl, tu jakieś dziecko, tu losowe zdjęcie z twarzą i oczywiście z piorunem, strajk kobiet albo wspieram nauczycieli, chrońmy radio Trójka czy coś. Zawsze z jakimś tam nakładką, żeby uwiarygodnić, że to jest faktycznie profil na bieżąco aktualizowany. Po drugie, oni raczej nie wystawiają ofert. To nie jest tak, że znajdziesz na grupie facebookowej ofertę na baterię, sprzedam baterię do Mavica Mini i cyk, szukają jelenia. To idzie w drugą stronę. To ty musisz dodać ogłoszenie na grupie, poszukuję baterii do Mavica, poszukuję baterii do Fantoma, poszukuję Sparka albo, nie wiem, właśnie All-in-One. I on wtedy, ten oszust, napisze ci komentarz. Mam, co potrzebujesz, więcej na brief. I wchodzicie sobie wtedy w tą interakcję, w tą rozmowę. To oszust reaguje na twoje zapotrzebowanie, bo
Po co wymyślać, po co strzelać? Ciekawe, może ktoś potrzebuje baterii do Fantoma. My sami piszemy, co potrzebujemy, a oni reagują. Jeden z moich widzów pisał mi o sytuacji, gdzie poszukiwał baterii do Fantoma 4. I to na mojej grupie, z umiarze DJI. I wyobraźcie sobie, że odezwała się osoba, tak, mam taką baterię, proszę bardzo, cena, nie wiem, tam 70 cykli, 150 zł. No i ten widz powiedział, że ta bateria ma zbyt dużo cykli, on by chciał coś z mniejszą ilością cykli. I co zrobił oszust? No mam taką baterię z mniejszą ilością cykli, tylko będzie droższa o 5 dyszek. I oczywiście jakbyś chciał, to mam też nową baterię. Proszę bardzo, wszystko na miejscu, na półce. Bateria 0 cykli, bateria 30 cykli, 70 cykli. Chcesz tańszą? Taką pewnie z 200 cyklami też by znalazł. Bo one po prostu nie istnieją. No i po trzecie, płatność zawsze z góry. Przelew, blik lub chyba najbezpieczniejsza forma dla oszusta, blik do bankomatu. Czyli oszust w tym momencie stoi przy bankomacie, ty podajesz mu kod blika, on wstukuje kwotę, klika potwierdź, dostajesz wiadomość na telefonie, potwierdzasz, tak, wypłać blika. Najgorsze dla ciebie, bo sam właśnie wypłaciłeś pieniądze w bankomacie w cudze ręce. Jeśli wspólnie ze sprzedawcą, tym sprzedawcą, oszustem, ustalicie odbiór osobisty, on oczywiście się na niego zgodzi. Przy czym pewnie raz czy dwa razy będzie przekładał spotkanie, ty może nawet pojedziesz w miejsce spotkania, a jego tam nie będzie i dopiero później on usunie konto. Dlaczego to będzie trwało? Dlaczego będzie cię zwodził? To oczywiste. W tym samym czasie on nie oszukuje tylko ciebie, tylko oszukuje 5, 6, 10, 20 innych osób na różnych grupach. Komuś sprzedaje wędkę, tobie sprzedaje baterię do drona, gdzieś tam sprzedaje kołpaki do Audi. Czeka, aż wszystkie pieniążki spłyną i wtedy chlas, zamykamy konto, zakładamy nowe i dalej to samo. Ja wiem, jak to brzmi. Stary chłop, 35 lat na karku, od prawie 30 lat w internecie, a wysyła obcym ludziom pieniądze i dziwi się, że go oszukali. No więc tak, dziwię się. Transakcje przez internet robię ze 20 lat w ciągu ostatniego roku. W ten sposób, blik albo przelew, przedpłata, a następnie przyjście paczki, zrobiłem ze 300 transakcji. No, będzie jedna dziennie. Albo sprzedaż, albo zakup. I to duperele, graty do drona, tu jakieś śmigiełko, tu jakaś zaślepka, tu jakiś cały dron po rozbiciu, tu komuś baterię sprzedałem, tu ktoś mi sprzedał baterię. I wszystkie paczki doszły i wszystko było dokładnie w takim stanie, jak było opisywane. W moim wypadku, przynajmniej w moim, nie ma najmniejszej szansy, żebym bawił się w pobrania, weryfikowanie paczki zaraz przy kurierze, ponieważ paczki zamawiam do domu, do firmy, do sklepu, do dwóch różnych paczkomatów i gdybym miał te paczki weryfikować zaraz po otwarciu, to byłby potrzebny kolejny etat. Po prostu musiałbym dobę wydłużyć o jeszcze kilka godzin, żeby tylko i wyłącznie sprawdzać paczki. W tym momencie mam gdzieś jeszcze paczki ze stycznia nierozpakowane. Gdzieś tam z tyłu głowy wiem, że jakaś część leży w paczce i będę potrzebował, to w końcu ją utworzę. W takim razie, co z tym zrobić? Co powinno zwrócić twoją uwagę jako kupującego? Więc po pierwsze, głównymi podejrzanymi są nowe konta na Facebooku, które zostały założone kilka godzin temu albo kilka dni temu i są praktycznie puste, mają tylko kilka zdjęć. Po drugie, jeśli pod każdym postem, w którym ktoś poszukuje jakiejś części, ta sama osoba pisze, mam tą część, pogadajmy w wiadomości prywatnej, to jest podejrzane. Jeśli nowa osoba na grupie tak się składa, że ma wszystko, cokolwiek nie chcesz, ona ma, podejrzane. Ja bym nie ufał. No i ta kolejna rzecz, jak już złapie kontakt, będzie za wszelką cenę chciał ci cokolwiek sprzedać. Jeśli ta osoba odezwie się do ciebie, wejdziesz w dyskusję i się nie dogadacie, albo ze względu na cenę, albo ze względu na przedmiot, powiedzmy, jak właśnie z tą baterią, będzie proponował ci kolejny przedmiot. I kolejny, żeby tylko wyciągnąć od ciebie pieniądze. A z drugiej strony, co nie jest wystarczające, żeby nazwać kogoś oszustem? Na przykład dziwne imię i nazwisko na Facebooku. Ja sam znam kilku ludzi, którzy z sobie znanych powodów zamiast imienia i nazwiska piszą sobie na przykład PD. Albo Krzysiu, nie powiem. Albo Rafał, jakiś. Ja, gdybym był oszustem, wybrałbym najbardziej zwyczajne imię i nazwisko, jakie tylko można znaleźć, po to, żeby się właśnie nie rzucać w oczy, żeby na początku rozmowy nie wzbudzać podejrzeń. No i sam fakt, że ktoś nie chce wysłać za pobraniem, to też nie jest powód, żeby powiedzieć, o, nie wysyłasz za pobraniem, to pewnie jesteś oszustem. Ja sam nie pamiętam, kiedy ostatnio wysłałem paczkę za pobraniem,
ale dokładnie pamiętam, dlaczego już ich nie wysyłam. I w moim wypadku z reguły kończyło się to tak, że wysyłam drona i po 3 tygodniach on do mnie wraca z adnotacją: odbiorcy nie zastaną. Jeśli już kupiłeś coś za pobraniem i się rozmyśliłeś, to miej człowieku jaja i powiedz listonoszowi: nie przyjmuję paczki. Nieważne czemu, nie przyjmuję. Niech on to od razu odda do wysyłki, a nie rzuci na pocztę, żeby leżało 2 tygodnie, aż się awizo przedawni i wtedy wróci do sprzedającego. Oczywiście z rachunkiem do zapłacenia za przesyłkę w drugą stronę. Więc nie dziwcie się, że ludzie nie chcą wysyłać za pobraniem. Ja też nie wysyłam i nie będę wysyłał. Oszust oszukał, ponieważ chciał oszukać. Jeśli twierdzi, że pobranie jest tym idealnym zabezpieczeniem, to kiedyś ciężko się zdziwisz, jak w paczce zamiast wymarzonego iPhone'a znajdziesz 2 książki i gazetkę z Tesco. I fakt, ja po tej przygodzie zrobiłem się trochę bardziej ostrożny. Kiedy chcę coś kupić, wchodzę w profil sprzedawcy, przeglądam go parę stron w dół, patrzę, czy aktywność na nim jest kilka przynajmniej miesięcy wstecz, czy udzielał się wcześniej na grupie, tej albo na innych. Jeśli mam jakąkolwiek wątpliwość, czy sprzedawany przedmiot faktycznie istnieje, proszę o dodatkowe zdjęcia, może być jakaś kartka z podpisem, żeby było wiadomo, że to zdjęcie nie jest ściągnięte z internetu. Jeśli mam chociaż cień podejrzeń, to rezygnuję z zakupu. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że tutaj praktycznie nigdy nie rozchodzi się o cenę. To nie są deale życia, to nie są super okazje takie, że potem masz do siebie żal: kurde, no faktycznie, Mavic 2 Pro za 1000 zł, to wyglądało podejrzanie. Bo w tym oszustwie pamiętajcie, że nie chodzi o to, że dostaniesz zły przedmiot, czy dostaniesz uszkodzony przedmiot. Tu chodzi o to, że ty wysyłasz pieniądze i koniec. Sprzedawca nie ma tego, co ty chcesz kupić, więc może mówić, że ma wszystko. No i teraz polecę banałem, bo jeśli spokój ducha i bezpieczeństwo transakcji jest dla ciebie ważniejsze niż zaoszczędzenie paru dyszek czy czasem paru stówek na zakupie nowego, drogiego sprzętu, to po prostu przez internet kupuje się w sklepie albo na portalach, które oferują jakiekolwiek zabezpieczenie. W sklepie masz gwarancję, masz adres, pod który możesz pójść i kogoś opierdzielić. Jako kupujący masz prawa do zwrotu, do naprawy, ale przede wszystkim masz poczucie praktycznie graniczące z pewnością, że jak za coś zapłaciłeś, to ten towar dostaniesz. Oczywiście, jeśli będziesz kupował w prawdziwych, legitnych sklepach, a nie w sklepach, które oferują Mavic 2 Pro po 350 zł. A, ja nawet nie mówię tylko konkretnie o swoim sklepie, w którym swoją drogą pojawiły się produkty DJI. Mówię ogólnie o idei sklepów w ogóle. Drożej niż na Facebooku? Drożej, ale za to pewnie. No nic, w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że chociaż trochę rozjaśniłem wam sytuację. Miałem duży problem moralny, czy ten film nakręcać, bo w pewnym sensie jest to gotowa recepta na to, jak oszukiwać ludzi, ale z drugiej strony, patrząc na to, ile osób jest już oszukanych w ten sposób, myślę po prostu, że trzeba was przestrzec. Nie dajcie się oszustom i gumowych drzew. Do następnego. Hej!